Zaraz zobaczymy, czy mnie słychać. Proszę Państwa, czekam, czekam, aż napiszecie na czacie, że mnie słychać. Głośniej, aha, dobrze. Dobry wieczór, Panie, słychać, słychać, okej. Okay. Proszę Państwa, wiecie co miałem? Myszka mi zniknęła, po prostu ten znacznik myszki i musiałem, nie ukrywam, zrestartować cały program. Słychać, ale cicho? Niemożliwe. Słychać chyba dobrze, tak sądzę. W każdym razie musiałem zrestartować, drodzy Państwo, o, już słychać, mam potwierdzenie, całość od początku do końca, no ale jakoś się udało. No, szkoda by było, gdyby to nie weszło, bo naprawdę tak, tak, dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, słychać, no to już można troszeczkę odetchnąć. Co z tą myszką? Dlaczego ja nie widziałem tej myszki? Naprawdę jeszcze takiego numeru tutaj nie miałem z tym OBS-em, bo ja nadaję za pomocą programu OBS. No dobrze, proszę Państwa, coś Wam pokażę, tak jeszcze na początek, dobrze? Póki, jeszcze zanim o tej bramie, bo jesteście pewnie ciekawi, co to za brama, co to za brama, zobaczcie. Zobaczcie, jakaś scena dzisiaj była, walka potworów w bazie. Widzicie tutaj kotki, które przyszły do bazy. To jest kotek jeden, to jest kotek drugi. One się nie lubią, patrzyły na siebie z wielką taką, bym powiedział, atencją i takim no, niepokojem i niechęcią. Chyba są trochę o mnie zazdrosne. No nieważne, czekajcie, spróbuję jeszcze pokazać się, żeby sprawdzić, czy wszystko tutaj jest. Ciekawie będzie dzisiaj, proszę Państwa, z tym programem. O, właśnie, widzicie mnie już pewnie. Bardzo, bardzo wszystkim dziękuję. Widzę, jakieś przekazy się pojawiły. Widzicie co, ja muszę mieć niestety te okulary nałożone. Na wszystkie bardzo dziękuję, tylko po prostu ja w tych okularach lepiej widzę, kto tam pisze i co pisze. Drodzy Państwo, z małym opóźnieniem, ale jednak ruszamy. Czekajcie, żeby tak trochę, wiecie co, złapać dech, to ja sobie jeszcze łyk kawy wezmę tylko. Dzisiaj, od czego by tu zacząć? Nawet sobie miałem napisać takie rzeczy, które miałem Wam powiedzieć. Powiem Wam jedną rzecz niezwykłą na początek. Mianowicie, dzisiaj mieliśmy spotkanie w bazie. Tam przyjechał Kamil, rozmawialiśmy. Zresztą pozdrawiam Ciebie, Kamil. Bardzo dziękuję za ciasto od Twojej żony. Ja się w ogóle odchudzam. Jestem na diecie. Na razie zaczynam, ale mam nadzieję, że już niedługo będziecie widzieli efekty. Ale ciasto przepyszne, także bardzo, bardzo podziękuj żonie. Ledwo słychać, co Wy opowiadacie. Ja mam tutaj wszystko na wskaźnikach bardzo dobrze, także słychać bardzo, powinno być bardzo dobrze. Jeszcze mogę trochę pod czarna czy z mlekiem. Pani Moniko Krawa, no niestety z mlekiem, no ja nie powinienem. Podwyższyłem tu jeszcze troszeczkę głośność. Muszę założyć te okulary. Wybaczcie mi, kochani, ale naprawdę ponad 2000 ludzi, a pan nam o tych kotkach opowiada. No ale dlaczego? Wy chcecie, żebym tutaj konkret, bach, 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 konkret. Słuchajcie, ja jestem sobą, ja nie będę tutaj grał nikogo, także są taki konkreciarze, tam macie cały czas konkrety, wypisane coś. Ja, słuchajcie, będę sobą i się to nie zmieni. Coś wam powiem. Dzisiaj z Kamilem rozmawiam, jeszcze zanim o tej całej bramie niezwykłej. I słuchajcie, rozmawiamy sobie i w pewnym momencie on mówi tak, czy pan pamięta, panie Robercie, takiego zawodnika, który mówił o tym, że będzie, że on się spotkał z obcymi. Miał spotkanie taki rolnik, a mówię, no tak, pamiętam, to rzeczywiście nagrałem z nim rozmowę. Ta rozmowa była wyemitowana, chyba gdzieś tak, ja wiem, może... A czekajcie, bo tutaj jeszcze pokażę wam na chwilę. Ach, jejku, dobrze. Chyba, nie wiem, z pół roku temu jakoś tak na początku. Kochane zwierzęta, oczywiście, że kochamy zwierzęta i te zwierzęta też trzeba pokazywać. Jakieś może z pół roku ją nagrałem temu, może ze 4 miesiące. W każdym razie ten facet powiedział dziwną rzecz, no bo on twierdził, że miał spotkanie z obcymi. Dobrze, ja nigdy nie jestem w stanie tak zweryfikować od razu, czy takie spotkanie to jest prawda, czy to nie jest prawda. Jaka dieta? Po prostu mniej jeść i zdrowiej. To jest, panie Michale, taka dieta. I on powiedział, że się spotkał z tymi obcymi i oni mu powiedzieli, drodzy Państwo, że będzie wojna, i że to się zacznie, uwaga, zacznie się wtedy, kiedy dojdzie do czegoś, kiedy przyjedzie Zełenski do Izraela.
Wiecie, to brzmiało naprawdę absurdalnie. Dziękuję za wszystkie pozdrowienia, pozdrawiam Arizonę. Brzmiało to absurdalnie, drodzy Państwo, ale teraz, jak zobaczycie, co opublikował, właśnie pokazał mi to Kamil, Zełenski odwiedza Izrael, prezydent Ukrainy odwiedza, czy Tel Awiw dostrzeże w Rosji mega Hamas. Wiecie Państwo, ja Wam coś powiem. Mówię to o tym dlatego, żebyście po prostu, żebyście wiedzieli, że taką mamy, no, jesteśmy ciekawi bardzo. Z niepokojem będziemy śledzić tą wizytę. Wszystko mam nadzieję, że wszystko się dobrze potoczy. Do niczego tam nie dojdzie. Natomiast mówię Wam o tym, ponieważ dzisiaj żeśmy o tym rozmawiali i tak nawet powiedziałem do Kamila, który mnie słucha i moderuje zresztą ten dzisiejszy czat, powiedziałem do Kamila, że jeżeli okaże się, że ten facet ma rację i coś tam rzeczywiście z tym, oby nie, odpukać, proszę Państwa, naprawdę, no to się z nim skontaktujemy, no bo trzeba, wiecie, że jakoś trzeba weryfikować ludzi, którzy się do nas zgłaszają. Drodzy Państwo, teraz sprawa tej bramy całej. Wiecie co, że ja naprawdę mam dużą zagwozdkę i tak się zastanawiałem dzisiaj, czy prawda, że śpi pan 2 godziny dziennie. To jest prawda, że spałem 2 godziny dziennie. Ostatnio odsypiam po prostu chyba całe życie, jak Boga kocham, śpię non-stop. No przepraszam, może nie tą stopę, ale dużo odsypiam, to taka dygresja. Proszę Państwa, ja się długo zastanawiałem, jak wam ten temat wprowadzić i czy w ogóle o tym mówić, o tej całej bramie, o tej historii, ale pomyślałem sobie, że mimo wszystko jest to no bardzo istotne, bardzo ważne, żebyście zobaczyli coś, czego myślę, że nie wiem, żeście z tym zetknęli, czy nie, ale się zastanawiałem, jak to wprowadzić. I pozwólcie Państwo, że wprowadzę to, dzisiaj tak wpadłem na taki pomysł, że chyba jest jeden sposób na wprowadzenie tego tematu, trudnego tematu, nie ukrywajmy, bardzo trudnego tematu, wprowadzenie poprzez wydarzenie związane z samochodem i z Barceloną. Poznajecie to miasto? To jest, drodzy Państwo, Barcelona. Holandia, witaj, serdecznie pozdrawiam. Też Kanada pozdrawia. Słuchajcie, czy wy żeście zwariowali? Tyle ludzi, ponad 2000 ludzi mnie ogląda. Jezus Maria, coś niebywałego. Dobrze, słuchajcie, dźwięk do bani. No dlaczego dźwięk? Co to znaczy dźwięk do bani? Wszystko powinno być dobrze. Jest cicho. Nic mi się nie wydaje, że jest cicho. Ja mam tutaj maksymalnie zwiększone głośności. I słuchajcie, wyobraźcie sobie ta Barcelona. Muszę wam, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chcę wam pokazać pewne zjawisko, pewien fenomen. Ja ten fenomen zauważyłem, no u siebie zauważyłem, tak? To znaczy ja nie potrafię tutaj wam powiedzieć, czy podobne rzeczy mają inni ludzie. Pewnie mają. Nie wierzę, że jestem tutaj z tym jedyny. Myślę, że to się, mam taką w ogóle hipotezę, z czym to jest związane. Natomiast, drodzy Państwo, jest to związane z pewną energią i z pewnymi wydarzeniami, które mają miejsce, kiedy na przykład ja prowadzę wykłady i robię wykład o rzeczach ważnych, tak? Czyli na przykład o sprawach związanych z duchowością. To nie jest jeden raz, dwa razy, to naprawdę się zdarzyło bardzo, bardzo dużo razy. I żeby tak troszeczkę właśnie ten temat wprowadzić, pokażę wam, że czasami energie mogą wpływać na niewidzialne energie, na wydarzenia, dobrze? A zacznę od tego, że ja, jak wiecie, pracowałem w telewizji. Pracowałem, drodzy Państwo, ponieważ już w tej telewizji nie pracuję. Bardzo dobra telewizja, nie będę jej wymieniał. Ale w każdym razie New York, pozdrawiam, Nowy Jork, rewelacyjne miejsce. Proszę Państwa, tam pracowałem i już nie pracuję, ale byłem zaproszony na 20-lecie tej telewizji. Tak? Wiecie, że telewizja to jest w ogóle bogata sprawa, to są firmy, które mają duże pieniądze i ta telewizja ma duże pieniądze, także wynajęli ogromny, gigantyczny taki, no, nawet nie wiem, czy to było w namiocie jakimś, czy w jakimś takim po prostu, w jakiejś sali. W każdym razie ja tam byłem zaproszony, ale problem polegał na tym, bo to było, pamiętam, chyba jakoś tak w lutym, czy w marcu bodajże,
jest cicho. No ja nie wiem, co tutaj, jak tak to można zwiększyć. Naprawdę w tej chwili, no będę może mówił głośniej, no nie potrafię już, bo widzę tutaj na czacie. Proszę Państwa, i ja powiedziałem, że ja nie mogę iść na to całe spotkanie. Dlaczego? Dlatego, że ja lecę na eksperyment do Barcelony. I proszę Państwa, na czym ten eksperyment miał polegać? Miał polegać na tym, że ja umówiliśmy się w ten sposób, że ja będę medytował, tak? Ja nie jestem jakimś mistrzem medytacji. To, wiecie, to nie jest tak, ale no, będę starał się jakoś myśląc przywołać kule orbs. Wiecie, co to są kule orbs, prawda? To są orbs, tak, czy tam orby, no nie wiem, jak to tam sobie nazywacie, to w każdym razie, że ja będę medytował, będą mi robili zdjęcia w tym parku takim w Barcelonie, no i po prostu zobaczymy, czy takie po prostu, czy się uda tutaj przywołać te kule. I zobaczcie Państwo, co się stało. Ja tam do tej Barcelony poleciałem, zresztą powiem Wam, że po prostu się mało mnie nie okradli w tej Barcelonie, trzeba bardzo uważać. Miałem w ogóle atak taki gościa, który potem zobaczyłem go na takim programie w National Geographic, że on tam w ogóle jest królem złodziei tego całego tej Barcelony. No i słuchajcie, w tej Barcelonie zaczynam medytować, poszliśmy do takiego parku. Tutaj widzicie sobie ten park, mam nadzieję, że tutaj też tą myszkę widzicie, nie jest częstą, której wcześniej, taki po prostu park, na jakieś palmy, tam nic szczególnego, no i ja tam się pojawiłem i zacząłem medytować. Tutaj widzicie mnie Państwo, jak ja sobie stoję w tym całym, tam z jakimś takim plecakiem, no tutaj jest ten park, no i zaczynam medytować. Jak ja medytowałem? Powiem Państwu tak, że w zasadzie nawet sobie starałem jakoś przypomnieć, o czym ja myślałem, czy... Starałem się przyciągnąć dobrą energię, tak? Dobrą energię, tak? Bo tak jakiś, no, bo myślałem, że może jak to zrobię, to te kule przylecą, czyli myślałem pozytywnie, zamknąłem oczy, tam coś, no jakieś takie, no, nic szczególnego, naprawdę nic szczególnego. No i słuchajcie, kule się rzeczywiście pojawiły. Zobaczcie sobie te kule. Teraz pokażę Wam na kolejnym zdjęciu. W zasadzie te kule już chyba tutaj powinny też być widoczne. Tu jest chyba jedna z nich. Ja mam akurat no, te zdjęcia takie z tymi kulami tutaj nie dałem, bo chciałem Wam pokazać coś innego, ale w każdym razie uwierzcie mi, że te kule się pojawiły. I w pewnym momencie ja mam telefon. Tutaj widzicie, jak ja, moja koleżanka zrobiła mi zdjęcie, jak ja po prostu odbieram tą, zaczynam rozmawiać i słyszę krzyk, gdzie ty jesteś, chodź tutaj natychmiast, czy jesteś w łazience, gdzie się... Ja mówię, Darek, mówię, jestem w Barcelonie, on mnie nie usłyszał, nie zrozumiał, mnie mówi, słuchaj. I właśnie, drodzy Państwo, dostaję SMS-a, już tutaj dzisiaj musiałem zasłonić, kto mi wysłał, ale wysłał mi Zbyszek. Zbyszku, będziesz oglądał ten program, wiem dobrze i bardzo Ciebie gorąco pozdrawiam. Tutaj Państwo zresztą widzicie datę, to było, o, styczeń, tak, to był 12 stycznia 2013 roku, godzina 22:31. Dostaję, ale będziesz płakał, płakać. I proszę Państwa, co się okazuje? Okazuje się, że w tym czasie, kiedy ja robiłem ten eksperyment i medytowałem, tak, i starałem się jakąś tą pozytywną energię przyciągnąć do siebie, ja w tym czasie wygrałem samochód. Główną nagrodę dla pracowników telewizji Polsat. Możemy chyba wymienić tę telewizję, bo bardzo ją naprawdę lubię. Wygrałem główną nagrodę, dokładnie co do sekundy. Zobaczcie Państwo tutaj, jak wyglądał ten samochód, bo nawet mam jego zdjęcie. Nie odebrałem tego samochodu, tutaj od razu pragnę Was uspokoić, czy też jakoś zapewnić. To jest ten samochód Fiat 500, bardzo ładny, czerwony. Bardzo by mi się przydał zresztą, bo to tam myślę, że może i bym nawet jeździł nim. Tutaj Państwo skarżycie się na reklamy. Kurczę, będę musiał ograniczyć te reklamy. Tylko wiecie co, przepraszam Was najmocniej, że jest tyle tych reklam. Znowu reklama tutaj, Ania Mysia, moja ulubiona Ania Mysia. Pozdrawiam Cię, Aniu. To może jakoś to troszeczkę ograniczę. Muszę wejść w ten
Popracujmy nad tym. I słuchajcie, i ten samochód trafia do rąk mojego kolegi, który po prostu, no bo wiadomo, że jak mnie nie ma, no to losowania, proszę Państwa, nie będzie, musi być powtórzone losowanie, tak? Czyli tak naprawdę wygrałem ten samochód, ale tego samochodu nie otrzymałem. I teraz tak, wiecie Państwo, ja się nad tym zastanawiałem. Przepraszam, że połykam tutaj trochę tej kawy, ale muszę się trochę... Inni nie mają na live'ach reklam tutaj, Katrin. Sprawdzę to, przepraszam, naprawdę sprawdzę. No, rzeczywiście, jeżeli są reklamy na live'ie, no to jest absurd kompletny. A u mnie nie ma reklam, pani Jolanta, ale to sprawdzę. I proszę Państwa, nie ma wątpliwości, te dwa wydarzenia były ze sobą połączone, tak? No były ze sobą połączone. Ja medytuję... I w tym samym momencie wygrywam samochód. Przecież tam było 5000 losów, tak? Bo tyle jest pracowników, współpracowników, firm, kooperantów, coś, to jest potężna, ogromna korporacja. To było, opowiadali mi, jak to wyglądało, że to było po prostu taką no, ogromna, takie jakieś naczynie wielkie, gdzie tam były te 5000 losów i jeden los został wylosowany, właśnie mój. I wyobraźcie sobie Państwo, że ja wtedy sobie uświadomiłem, że na pewno energia, którą człowiek może wysłać, choćby przez taką prostą medytację, może wpłynąć na taką rzecz, jak wygrana samochodu na losowaniu na jakiejś imprezie. Tu się oczywiście też pojawia pytanie, drodzy Państwo, czy na przykład można to zastosować do lotto, prawda? To też się nad tym zastanawiałem, bo przyznam szczerze, to bardzo kusi, tak? Choć myślę, że z lotto jest gorsza sprawa, bo to już jest, wchodzi w grę przeznaczenie potężne, ale ja teraz chcę, już powoli zmierzamy do tej bramy, tylko muszę Państwu to wprowadzić, bo inaczej to Wy to potraktujecie no, w sposób zupełnie niezrozumiały. I zauważyłem, drodzy Państwo, że ja mam taką sytuację, że kiedy publicznie zabieram głos, występuję, tak, ja jestem zapraszany no, do mediów, tam, na jakieś wykłady, i kiedy mówię o rzeczach ważnych, co to dla mnie są rzeczy ważne? UFO nie są to rzeczy dla mnie ważne, przy całym szacunku dla UFO, super ciekawej sprawy. Dla mnie ważną rzeczą jest to, że ja na przykład mówię do Was, że nie wiem, że jest życie po śmierci, tak? Że żyjemy dalej, że nie jesteśmy mięsem, które gada tam, tylko po prostu jesteśmy światłem, które napędza ten niezwykły mechanizm. To są rzeczy ważne. Kiedy mówię o reinkarnacji, to są rzeczy ważne. Kiedy mówię o sensie życia, o tym, żeby być człowiekiem dobrym, żeby nie krzywdzić innych istot, wiecie Państwo, to są rzeczy bardzo ważne. I wtedy, kiedy ja mówię takie rzeczy, takie właśnie ważne słowa, raz, że czuję pewnego rodzaju taką rzecz, jak jakieś wzruszenie, czasami naprawdę czuję coś takiego, przychodzi jakaś, nie wiem co to jest, nie potrafię Wam powiedzieć, czy to jest jakaś energia, czy to jest jakaś wibracja, ale naprawdę to czuję. I dochodzi do bardzo, bardzo niezwykłych wydarzeń. Co to znaczy niezwykłe wydarzenie? Jeden przykład, dobrze, bo tych wydarzeń jest na tyle dużo, ja już tyle razy miałem takie sytuacje, miałem ostatnio w Pradze taką sytuację, że występowałem w Pradze i też kiedy byłem na scenie, powiedziałem im o tym, że może dojść do takiej rzeczy, jak nie wiem, coś się może zdarzyć, bo często się zdarza, kiedy się mówi takie rzeczy, i wyłączył się prąd w kilku domach wokół tam, gdzie była ta prezentacja, także przez 3 godziny nie było prądu. Ja chyyba Państwu o tym mówiłem jeszcze na kanale Fundacji Nautilus, który uruchamiamy ten kanał niedługo. Także w ogóle wszystkie te rzeczy nautilusowe powolutku idą w górę. Już niedługo, drodzy Państwo. I teraz Wam pokażę jeden przykład związany z moim występem w telewizji publicznej, który miał miejsce, kochani, w którym to był roku? To 2000, moim zdaniem, trzeci rok. Tak, czekajcie, tylko tutaj przerzucę teraz to. Tak wtedy wyglądałem, drodzy Państwo, młody człowiek. 2003 to było 10 lat temu, tak, opowiadał Pan o tym, jak stół pękł w Sylwestra, dokładnie, Olku, to jest prawda.
I powiem wam tak, że ja ten film puszczę. To jest film, mam nadzieję, nie będzie. My to znamy, ale wy to musicie zobaczyć, żeby nie wszyscy to znają. Proszę państwa, wiecie, że wy myślicie, że jak ja na przykład daję wykład i ktoś tam był na moim wykładzie, to podchodzi, po co tam mówiłeś o tym? Jak... Ja mówię, słuchaj, mam na sali 300 osób. 293 w ogóle nigdy nie słyszały żadnej z moich historii, tak? A wy jesteście trzema osobami, które znają moje historie. Ja nie będę zmieniać specjalnie pod was tam rzeczy, bo to są niezwykłe rzeczy. I tak jak z tym stołem. Proszę państwa, spróbuję uruchomić ten materiał, dobrze? Żebyście sobie mogli posłuchać 20 lat temu. Jezus Maria, faktycznie. Przepraszam najmocniej, ludzie, faktycznie to było 20 lat temu. O matko, no, to teraz mi się dopiero zrobiło gorąco. Dobrze, słuchajcie, spróbujemy ten materiał odpalić. Ja tylko wam powiem, jakie były okoliczności tego, tak? Ja zostałem zaproszony, pani Alicjo, jeszcze o tej bramie nie było, wie pani, to nie jest tak, że jak jest materiał o bramie, to od razu 3 sekundy później musi być brama od razu, tak? To nie jest tak, to czasami troszeczkę trzeba poczekać na tą bramę, jeszcze chwilę. Teraz wygląda pan lepiej. No, dziękuję, wiele osób mi to mówi, że jakby u mnie jakby z wiekiem się wygląda trochę lepiej niż wyglądałem kiedyś paskudnie, także myślę, że jest lepiej. No i proszę państwa, jest taka sytuacja, że dzwoni do mnie Agata Młynarska i mówi, Robert, przyjdź w nocy, poopowiadasz o tych różnych tam dziwnych rzeczach, tak fajnie opowiadam. Mówię, słuchaj, to jest wieczór sylwestrowy, Agata, kogo tam interesują te moje historie, wiesz, ludzie chcą się bawić, mają ochotę na niebie, a to ja przyjdę jakieś, będę tutaj w jakichś tam dziurach rozmienionych przez kosmitów, coś. Nie, przyjdź, będzie super. Ja mówię, dobrze, Agata, przyjdę. I słuchajcie, przyszedłem tam do tego studia. Ja miałem, pamiętam, że na antenę wszedłem o godzinie chyba jakoś pierwsza, czy po pierwszej, no naprawdę, taka zupełnie jakaś absurdalna sytuacja. W nocy w ogóle, tak? No i zaczynam mówić i wtedy w ogóle pełna sala jest, tak? Są jacyś tam ci pendelsi, są znane postacie jakieś, wiecie, tam Bogusław Kaczyński, znany aktor jest, obok niego siedzi. No, duża sala to jest, to studio S1. I słuchajcie, w pewnym momencie ja zaczynam mówić, oczywiście mówię tam o UFO, mówię o tych dziurach, tam o takich rzeczach, ale w pewnym momencie zacząłem mówić im rzeczy ważne. Rzeczy ważne, czyli właśnie te, o których wam wspomniałem, czyli na przykład o sensie życia, tak? A kiedy to się mówi, takie rzeczy, do dużej grupy ludzi, to coś przychodzi. Nie wiem, co to jest. Proszę państwa, nie wiem, co to jest. To coś przychodzi. Mam prośbę, obejrzyjcie sobie ten materiał. Ja specjalnie zmniejszyłem tutaj to okienko, żeby tutaj nie było żadnych tam prawa autorskie czy coś. Mam nadzieję, że wszystko się uda i ten materiał musicie zobaczyć, bo wtedy zrozumiecie, o co chodzi z historią z bramą, dobrze? Bo bez tego, moi drodzy, po prostu nie z Chippendales. A coś się... Ataraxa. Źle to powiedziałem? Chyba dobrze, Chippendales? Może inaczej? No nie wiem, nieważne. W każdym razie zobaczcie sobie państwo ten materiał. To widać i gdzieś z tych wszystkich zjawisk i z tej wiedzy emanuje ogromna, ogromna, wspaniała informacja dla człowieka, że jest sens życia i trzeba korzystać z życia teraz, tu. A więc korzystajmy. Tak, proszę państwa, ja będę w ofie tutaj wam mówił. Zobaczcie, że oni byli tak zaskoczeni tym, co mówię, że po prostu takie pojedyncze oklaski, zrobiła się cisza i to jest straszna rzecz. W studiu. Ja wyczułem to, wiecie, to jest najgorsza rzecz zupełnie. Agata, zapraszamy tutaj... teraz, no, w ramach korzystania z życia oczywiście Kukla Band, tylko nie rozumiem ciszy, która się przez chwilę pojawiła. Zapraszamy. To ta dziura. Agata ratuje sytuację. Ta dziura, bo ja mówiłem o dziurze, o dziurach w ziemi robionych przez kosmitów. Tak się zasłuchaliśmy i tak się zrobiło i bardzo poważnie. Czy ja się nawet wystraszyłam, muszę powiedzieć. I to był huk. Wiecie, tego huku tak nie słychać. Kolega tutaj powtórzył to kilkakrotnie. My żeśmy nie wiedzieli, co to się stało. Czy ja się nawet wystraszyłam, i teraz zobaczcie, co się okazało. Teraz porozmawiamy o pewnej takiej tradycji, dlatego że wiem, że... Panie Jarosławie, no właśnie. Zanim o tradycji... Zanim o tradycji, bardzo proszę.
pytaniem o tradycji, to ja się zasłuchałem w opowieść Pana o zjawiskach nadprzyrodzonych i kiedy Pan, tak interesująco mówiąc, zakończył swoją opowieść o tej dziurze, o tym leju, nagle tutaj pękła szyba, z ogromnym hukiem się to odbyło, widać, i nikt nie stał na ona tej szybie. Ona ciągle pęka jeszcze, można i ona powiedzieć. Ciągle pęka, proszę tak, Państwa. Tak, ona cały czas wydaje jakieś dźwięki. Tak proszę, trochę... proszę zobaczyć, naprawdę. Poza tym wcześniej zostaliśmy tak zaczarowani tą opowieścią, że naprawdę... Wszystkich tutaj objęła i opanowała. Ale to bardzo cisza. Dobrze, bo Pan mówił, że następny, ten rok, który zaczęliśmy, będzie rokiem nadzwyczajnym, takim życzliwym, serdecznym dla nas wszystkich. Znaki na niebie ziemi pojawiają się, szyby pękają, więc wierzmy w... Tak, niezwykła sytuacja, prawda? Już nieżyjący Bogusław Kaczyński. Miałem przyjemność znać Pana Bogusława. No. Słuchajcie, niesamowita historia i powiem Wam tak, że to nie jest tak, że to się zakończyło. Tak? Bo ja wyszedłem wtedy, powiem Wam, że ja wyszedłem z tego studia, byłem tak pod wrażeniem, bo ten stół pękł przez środek. No, trudno jest w ogóle uznać to za przypadek. Tak? Tutaj Pan Mateusz niesamowity, no naprawdę Panie Mateuszu, to jest niesamowite. I my żeśmy wyszli, pamiętam, że kolega po mnie przyjechał i mówi, słuchaj, to jest w ogóle z tym stołem, ja mówię, wiesz co, ja mam ochotę jechać do domu. On mówi, nie, nie. Pojedziemy jeszcze na imprezę, bo tam nasze tam dziewczyny, znajome nasze zapraszają. Ja mówię, słuchaj, nie, ale no, przekonał mnie. Wyobraźcie sobie, że ja pamiętam, że jeszcze za mną ruszyli tam właśnie ci pendelsi, mam nadzieję, że niech Bóg mi wybaczy, że dobrze wymawiam tych panów, bo, ale oni byli ciekawi, wiecie czego? Oni byli ciekawi tego, co ja mówiłem. Oni byli tak zaskoczeni, że można takie rzeczy mówić. I to raczej, oni chcieli się czegoś dowiedzieć, to było takie naprawdę szczere bardzo. Ja mówię, chłopaki, przepraszam najmocniej, jadę na imprezę. Jedziemy na imprezę, ja pamiętam, wiecie Państwo, no musicie mi tutaj uwierzyć na słowo, nie macie wyjścia. Pamiętam, że ja po prostu mówię, ja nie mam nastroju na tę imprezę, jestem po tym występie w TVP2, w jakimś takim w ogóle, mam inną wibrację, wiesz, ja mam wibrację na rozmowy o rzeczach ważnych, o życiu, o sensie, a nie tam po prostu, mimo że kocham te dziewczyny, które tam są, ale naprawdę, i słuchajcie, przekonał mnie, idziemy na tą imprezę, to było na ulicy Bagno w Warszawie, mamy taką ulicę w centrum, taki wieżowiec jest, jechaliśmy tam na 7 piętro, wchodzimy do tego mieszkania, bo to była taka domówka, tak, i w tym momencie wywaliło korki. Dokładnie jak ja wszedłem. Wiecie Państwo, ja jestem przekonany, że jakaś energia szła ze mną, tak? Po prostu ze mną szła. Nie jestem w stanie Państwu powiedzieć, czy ta energia była, czy ja ją generowałem, czy ona za mną, coś po prostu było takiego. I ja po prostu po tej historii, to było właśnie w 2020 lat temu, 2003 rok, ja pierwszy raz tak naprawdę zobaczyłem działanie tego, a potem zaczęło to działać bardzo, bardzo często. I bardzo ciekawy moment, najciekawszy moment był w ubiegłym roku, kiedy ja miałem wykład, niestety to się nie nagrało. Szkoda wielka, bo miałem wykład w Kujawsko-Pomorskim i doszło do niezwykłego momentu, kiedy ja mówiłem, i to też powiedziałem coś takiego, bo ja pokazywałem ten film, który żeście widzieli z tym stołem. I ja nagle mówię, coś takiego mówię. I wtedy też czuję takie, wiecie, słuchajcie, trudno się o tym mówi, naprawdę trudno. No, tutaj się w pewien sposób zdecyduję na pewną szczerość wobec Was. Ja w ogóle jestem wobec Was. Czasami mam takie, że jestem za bardzo szczery, za dużo mówię. Ale w każdym razie ja czułem i mówię w pewnym momencie, czułem wzruszenie, tak? Po prostu wzruszenie, bo kiedy ja mówię o takich rzeczach, to czuję wzruszenie. I kiedy powiedziałem, pokazałem ten film i powiedziałem, słuchajcie, kiedy się mówi o ważnych rzeczach, czasami są takie znaki właśnie. I w tym momencie, bach, to się stało. A, i jeszcze Wam jedną rzecz powiem, tylko że chyba nie wrzuciłem tego slajdu, żeby Wam powiedzieć. Byłem teraz, już idzie brama. Proszę Państwa, już idzie brama. W ogóle pozdrawiam Edwarda, który mnie ogląda. Ale to za chwilę jeszcze do niego przejdę. Drodzy Państwo, byłem teraz na, to się nazywało, czekajcie, jak to się nazywało, jakiś festiwal, taki kongres odkrywcy
tajemnic, coś takiego. I tam udzieliłem wywiadu dla Michała Plewniaka. Michał to jest bardzo sympatyczny chłopak z internetu, który prowadzi One Teach One, jakoś tak się, Everyone Teach, teach powinno być chyba Teach One. W każdym razie, gdzie ta brama, gdzie ta brama? Momencik, spokojnie, ludzie, no co wy jesteście tacy w gorącej wodzie, kompanii? Chryste Panie, gdzie ta brama już, o brama, jaki jest tytuł brama, to już mi brama. Proszę Państwa, no uspokójcie się, dajcie spokój. Powiem wam taką sytuację. Ja tam udzielałem dla niego wywiadu. Mówiłem bardzo ważną rzecz. Mówiłem w tym wywiadzie o książce Misja. Ja, to było spełnienie obietnicy, którą dałem słuchaczom, czy też tym widzom tego kanału. Each one, teach one. O, właśnie, tak, tak, dziękuję. Dziękuję pięknie za wszystkie tutaj wpłaty, bo też się widzę. Nie czytać czatu. Inspiracja. Dobrze, dobrze, słuchajcie, zamykam ten czat na chwilę. Może i to jest dobry pomysł, bo ten czat mnie trochę rozprasza. Tak, each one, teach one. Wiecie Państwo, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to był bardzo ważny wywiad i myślę, że będzie bardzo, bardzo... Poszukiwacze prawdy. O, jednak będę czytał ten czat, bo to się przyga. Poszukiwacze prawdy w Radomsku, dokładnie. Dokładnie tak. I wyobraźcie sobie, Misja jest wspaniała. Ja mówiłem o książce Misja, ale mówiłem o sprawach związanych z książką Misja, nie takich, które wy znacie z tej książki, tylko o bardzo takich, bym powiedział, wątkach osobliwych, tak? Które potwierdzają, że ta książka zawiera prawdę. Ja nie wiem, ile tej prawdy zawiera, ale jest ona wyjątkowa i zawiera prawdę. I tam, w trakcie tego wywiadu, który był właśnie w Radomsku na tych poszukiwaczach prawdy, stała się rzecz bardzo osobliwa, bardzo znamienna. On to nagrał, wiem, że Michał to nagrał, bo mi powiedział. Myślę, że będziecie mieli Państwo okazję to zobaczyć niedługo, jak się ten materiał ukaże. I to jest dokładnie to samo, to znaczy ja twierdzę, że w momencie, kiedy się mówi takie rzeczy ważne, kiedy ja mówię, nie wiem, czy inni chyba też to mają, tak? Bo to podejrzewam, że to nie jestem tutaj jakoś wyjątkowy, wtedy dochodzi do takich dziwnych manifestacji, proszę Państwa. Nie wiem, co to jest i co to znaczy, z czego to wynika, jak to tłumaczyć. Szukałem podobnych rzeczy w internecie, czy ktoś to ma. Może to ludzie mają, Ja w każdym razie, proszę Państwa, nie znalazłem, ale na pewno to muszą mieć. No nie wierzę, że tu jestem jedyny, który podczas którego wystąpień dochodzi do takich rzeczy. Po prostu nie wierzę. Przestańcie z tą bramą. A teraz brama. Wiecie, że czytałem komentarze wasze na tym całym czacie i wcześniejsze. I tam ktoś zasugerował, że ta brama, o którą chodzi, to jest brama na Naxos. Ja wam pokażę tą bramę na Naxos. O, zobaczcie sobie tutaj. To jest film nagrany przeze mnie. Piękna jest ta brama, z Portara w zasadzie. Na wyspie Naxos, gdzie rozpoczął się projekt Kontakt, ja tam w roku 2014, 14 czy 15? Oj, chyba 15 moim zdaniem. Pojechałem, żeby przeprowadzić eksperyment kontaktu z obcymi. Bo to ta brama tutaj na Naxos, ta Portara, dokładnie ta tutaj, jak ją widzicie, ona została wskazana przez obcych jako jeden z punktów przy przekazie, tam trochę wiało, tak, słychać teraz to, przy przekazie z Rendlesham, historia z Rendlesham. Ja poświęcę temu oddzielny program. Trochę wiało rzeczywiście i to wygląda faktycznie, drodzy Państwo, tak jak, nie wiem, jak jakaś Gwiezdne Wrota. No tutaj ktoś napisał i rzeczywiście tak jest. Jestem przekonany, że ten wyjazd pod tą bramę był dla mnie jednym z najbardziej ważnych momentów w życiu, dlatego że ta historia z moją medytacją pod tą bramą spowodowała pewne wydarzenia. I powiem Państwu tak, ja uważam, że ta cała historia i jakaś niezwykła przygoda, która potem mnie spotkała w związku z wydarzeniami po tym, co się stało, kiedy ja medytowałem, to jest jedno z najważniejszych, jedno z najważniejszych wydarzeń w moim życiu. Nie najważniejsze, bo byłem ważniejszy, ale jak widzicie, brama odgrywa w moim życiu bardzo, bardzo ważną rolę. I teraz wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację. Ja jestem zaproszony na festiwal szamana
spotkałem się. W ogóle dziękuję wszystkim za pozdrowienia. Patrzę na ten czat i będę patrzył na ten czat. I będę, nie będę trzymał się tylko jednego wątku do końca, nie. Będę wracał do tego czatu. Brama, proszę Państwa, była dla mnie bardzo ważna. Ja zostałem zaproszony do na festiwal szamana. Tutaj zresztą mam taką, pokażę Wam, jak to wygląda, ten cały festiwal szamana. Czekajcie, a teraz sobie możecie zobaczyć. To jest Wysoka Strzyżowska, 12-15 sierpnia 2023 roku. Zresztą w ogóle okoliczności tego, jak ja zostałem zaproszony, były też bardzo ciekawe, bo ja spotkałem się z Edwardem. Edward, zaraz sobie Państwo zobaczycie, jak Edward wygląda. Spotkałem się z Edwardem Małkiem i to my żeśmy się spotkali przecież... Tak, my żeśmy się spotkali przy Emilcinie, no i to przy pomniku w Emilcinie. Naprawdę, on mi wtedy zapytał mnie, mówi, Robert, czy byś się zgodził, żeby przyjechać na festiwal szamana. Ja mówię, słuchaj, dlaczego nie? No, kiedy to będzie? Sierpień, no dobrze, to już będę miał trochę więcej czasu, bo już wiedziałem wtedy, że odejdę z pracy, żeby zająć się na pełną mocą głoszeniem światła, proszę Państwa, i zmianą świata. Naprawdę wierzę, że można zmienić świat. I wyobraźcie sobie, moi drodzy, że on mi wtedy zaproponował, ja mówię, gdzie to jest? No ta Wysoka Strzyżowska, to jest tam obok Rzeszowa. No to mówię, słuchaj, to ja w takim razie wezmę tak, że polecę samolotem do Rzeszowa, a potem wynajmę samochód, wiesz, wynajmę samochód i przyjadę, i po prostu mam tylko jeden dzień wolny, bo miałem dyżury jeszcze wtedy w telewizji. No i tym samochodem przyjechałem tam, jak widzicie, taki jest plac tutaj i jest brama. Brama, tu jest napis Festiwal Szamana, o ile się nie mylę. Chyba tak, musiałbym te okulary założyć, ale w każdym razie ja tutaj, jak widzicie, przejechałem tą bramą, ja jechałem od tej strony, o ile pamiętam, tak, tutaj jechałem, przejechałem pod tą bramą i wjechałem na plac, gdzie... Nie, przepraszam, dobrze, wjechałem od tej strony, tak, bo tutaj było pole, tutaj w tym miejscu był taki, drodzy Państwo, namiot, gdzie ja miałem ten swój wykład. No i ten wykład zacząłem i słuchajcie, mówiłem ludziom, myślę, ciekawe rzeczy, było wtedy bardzo gorąco, pamiętam. Mówiłem im między innymi o najbardziej niezwykłej historii w moim życiu. To gdybym ja miał robić taką klasyfikację tych top historii, to myślę, że jednak List z Transcendencji jest absolutnie topowy. To tego się nie zmieni. No, to jest po prostu coś takiego, co... Ja zresztą pamiętam, że podeszła do mnie Natka. Natka, wiem, że też mnie słuchasz, także bardzo Cię pozdrawiam. I Twojego syna, którzy tam żeście byli wtedy na tym festiwalu szamana. I rozmawialiśmy też o tym, że no, wiele tych historii jakoś mnie dotyka, tak? Jakoś tam jest związanych ze mną, co też mnie stawia w dosyć trudnej sytuacji, bo to, jak ja sobie to tłumaczę, może Państwo, powiem Wam. No bo to rzeczywiście jest to dziwne, kiedy ja mówię, że najlepszą historią jest List z Transcendencji, historia, którą Wam opowiem w jednych z tych czatów, a głównie jest to związane ze mną. Ja to sobie tłumaczę tak, że jest pewien pokój czarny, ciemny, do którego ludzie nie wchodzą. To jest pokój z tymi dziwnymi różnymi rzeczami. Tam jest to UFO, tam są duchy, tam są te wszystkie rzeczy. Ja po prostu do tego pokoju wszedłem, tak? I to coś, co tam było, po prostu mnie zauważyło w jakiś sposób. I dziwne by było, gdybym ja rzeczywiście, bo gdyby nie było żadnego odzewu, tak? Żadnego sygnału od tego, co w tym pokoju jest. No, ten sygnał okazał się bardzo silny, stąd jest właśnie taka sytuacja, że te historie są jakoś związane ze mną. No dobrze, ale teraz, drodzy Państwo, wróćmy jeszcze do tej bramy. Ja mówię im różne historie. Mówiłem o szamanach, mówiłem chyba o liście z Transcendencji, też zdaje się tam opowiedziałem. Zacząłem też czytać fragment tego listu. Niesamowitego. Zaczekajcie spokojnie, będzie moment, kiedy poznacie ten list. Ja też zrobię o tym wiadomość. Kiedy pokazałem im tą sprawę ze studiem TVP2 i z tym stołem całym,
zaprezentowałem ten film, wtedy stała się rzecz niebywała, mianowicie ta brama runęła. Ja Państwu powiem tak, oczywiście można to uznać za zbieg okoliczności, ja się z tym zgadzam, ale to jest zdjęcie tej bramy już po tym, jak ona się po prostu zawaliła. Ale myślę, wiecie Państwo, że to niezwykłość tego momentu jest tak wyjątkowa. Zresztą, co ja Wam będę mówił? Mam taką propozycję, posłuchajcie rozmowy z Edwardem Małkiem. Edward, wiem, że jesteś, pozdrawiam. Dziękuję za wszystko, dziękuję za to, że się zgodziłeś porozmawiać. Niech Państwo sobie, posłuchajcie sobie tej rozmowy, zobaczycie, że ta brama runęła w bardzo szczególnym momencie. Także zapraszam Was na krótką rozmowę z moim przyjacielem Edwardem Małkiem. Halo? Dobry wieczór, Edward, to ja, Robert. Dobry wieczór. Powiedz, opisz to wydarzenie, dobrze? Tak jak ty to widziałeś, jak ty to pamiętasz. Ja przyjechałem na festiwal Szamana pod tą bramą niezwykłą, która była fantastyczną taką bramą, jak z Parku Jurajskiego troszeczkę. Tak mi się to skojarzyło, taka niesłychanie ogromna brama z tym napisem Festiwal Szamana. Ja pod nią przejechałem i zaparkowałem samochód, po czym poszedłem do tego namiotu, gdzie był ten wykład mój. I powiedz mi, jak to było z twojego punktu widzenia? Jak to pamiętasz? No, to chyba pół godziny tego wykładu było, Robercie, z tego co pamiętam, jak zacząłeś już opowiadać o tej sytuacji w studiu Polsatu, prawda? Co się w studiu TVP2, czyli TVP2. W tym momencie, tak, kiedy ja byłem gościem i pękł ten stół niezwykły. Tak, i wtedy to był ten moment, o którym ty opowiadałeś, że Bogusław Kaczyński zwrócił uwagę wszystkich widzów, że proszę Państwa, uwaga, ale to było wydarzenie, ten huk, to był ten stół, który był pęknięty. Tak, jak ten pan powiedział tak ciekawie o tej dziurze, o tym leju, w tym momencie pękł stół i ten stół cały czas pęka, tak? Tak, dokładnie. Ja w tym momencie, jak ty już tłumaczyłeś publiczności, co tam się wydarzyło w tym studiu, tak. Dostałem telefon, bo jako organizator musiałem na parę rzeczy reagować i porozmawiałem, odwróciłem się do ciebie, odwróciłem się w stronę bramy, patrzę, a bramy nie ma. Po prostu brama się zawaliła. Ta brama, o której ty opowiadałeś, czyli zbudowana z żerdzi takich pięciometrowych i to jeszcze dodam, my tej bramy nie budowaliśmy, ona już tam była, zbudowana wcześniej przez właściciela, ona miała już 5 lat, my ją tylko przystrajaliśmy swoimi ona oddawami, miała 5 lat, rozumiem. Tak, to nie było zbudowane. Ja myślałem, żebyście zbudowali. Aż nie, myśmy ją tylko przystajali. Ona przeżyła wszystko, prawda? Wszystkie burze, wszystko, co tam się działo przecież na Podkarpaciu, to nie są takie, że tak powiem, tereny, które są bardzo spokojne. Nieprawdopodobne. A runęła wtedy, kiedy mieliśmy, prawda, 30 stopni, gorąco. Zero wiatru, tak. Ogromny upał, ale właśnie ten zero wiatru było bardzo męczące, prawda, bo to był po prostu taki moment i ona runęła. No. W tym momencie ja nie wiedziałem, co się dzieje, podbiegłem do tej bramy i mówię, no co się stało? Tak. Co się stało? Czego ona się nagle przewróciła? I pani z chłopcem była i mówi, no przychodził pan i się przewróciła, ale mówię, no ale ktoś nią wjechał samochodem, albo pan się o nie oparł, albo cokolwiek. Nie, mówi, szedł normalnie pod bramą, przed nim się przewróciła, no na szczęście nie trafiła w niego. Tak, ona była bardzo solidna, to nie była taka brama tam, dwie żerdzie czy coś, prawda? Tylko to było solidne. Nie, Robercie, właśnie o solidności tej bramy mówiliśmy z właścicielem terenu, jak to wyglądało w ogóle i z Rafałem, takim, który nam tą bramę przystają, bo nasze dekoratorki mu mówiły, co ma robić. On się stał na rusztowaniu i przykręcał różnego rodzaju rzeczy do tej bramy i mówi mi tak, słuchaj, ja na tej bramie się wieszałem. I to jest niemożliwe. Ja po prostu po zrobieniu tych dekoracji ja się na nie powiesiłem. On waży prawie 100 kilogramów. Mówi, wieszałem się i sprawdzałem, czy ta wieża, czy ta brama jest stabilna, czy ona nic się nie stanie. Mówi, ja się na niej powiesiłem, nic się nie stało. Mówi, jak ona mogła runąć. A czy powiesił się w tym sensie, że się łapał rękami, prawda? No, i tam zobaczył, czy ona jest stabilna, bo ona nie wiem, czy masz jakieś zdjęcie tej bramy, jakbyś mógł mi tam przysłać zdjęcie tej bramy, bo to też... W zasadzie, wiesz co, to jest niezwykła manifestacja, naprawdę niezwykła, ale wspomniałeś jeszcze o tym namiocie, prawda? Że tam... Dokładnie. Powiedz mi, o co chodzi z tym. Później, jak już opowiedziałem tą sytuację, później jak skończyłeś wykład, co tam się wydarzyło, rozmawiam z ludźmi i podchodzi do mnie jeden z wystawców i mówi, ale wiesz co,
Mówi, wiesz, co się wydarzyło jeszcze oprócz tego, co opowiadałeś po tej bramie, jak się ona nam tutaj położyła. W tym samym momencie mój namiot się po prostu zwinął. Upadł na ziemię i się złożył. Mówię, no ale jak, no przecież wiatru nie było, cokolwiek się stało, coś z niego szło. Mówi, nie. Mówi, dwie sekundy, mówi, po tym, po załamaniu tej bramy mój namiot złożył się na ziemię. Niezwykłe. Tak, to było w tym samym momencie spłynęło. Praktycznie. Dokładnie jakby... w tym samym momencie. To jest niesłychane. Tak, to była linia wystawców i to był któryś trzeci albo czwarty namiot. Tak jakby wyglądało to, jakby jakaś siła poszła z góry, odbiła się od ziemi i zakręciła przez ten namiot, który się złożył. To jest nieprawdopodobna manifestacja. I to zobacz, że to jeszcze wszystko było w tym momencie, kiedy akurat ja w tym wykładzie mówiłem o tej manifestacji w tym TVP2, prawda, w tym studiu. Tak, dokładnie tak. Ja miałem taką samą sytuację, Edward, w Czechach, kiedy ja wszedłem na scenę i zacząłem mówić o tym, że czasami, kiedy się mówi o duchowości, przybywa potężna energia, która daje znaki, a kiedy ktoś mówi o duchowości z serca, a ja mówię z serca, wiesz o tym dobrze. Tak, tak. Wtedy przybywa wielka, potężna energia, która stara się zamanifestować ludziom o swoim przybyciu w niezwykły sposób. I tam po prostu w Czechach, w tym momencie, kiedy ja to powiedziałem, zgasło światło w całej dzielnicy. I cały kongres w Pradze Czeskiej przez 3 godziny był po prostu w całkowitych ciemnościach. Niesamowite. Tak było, tak. Ja zresztą potem ludzie do mnie podchodzili, wiesz, mi tam mówili, że to przecież tutaj ja to powiedziałem. Ja mówię, proszę Państwa, to jest pewnego rodzaju manifestacja, potwierdzenie tego, że te rzeczy są prawdziwe, które ja mówię. No ale to... Ta historia z tą bramą i z tym, to ona jest niezwykła, ona też ma taką symboliczną, wielkie znaczenie, wiesz, Edward, ja tak to postrzegam, tak? Robercie, my patrzyliśmy w niebo, jak pokazywałeś te znaki, które tam na niepości się pokazywały, myślę, no zobaczmy, niebo może się tam pokaże, tak mówiłem, a pokazało nam się na ziemi. A pokazało nam się na ziemi, przepiękne. Słuchaj, Edward, pięknie ci dziękuję za tą opowieść. Niesłychany ten cały festiwal szamana jest. Mam nadzieję, że za rok to zrobisz ten festiwal ponownie. I że bo miejsce jest niezwykłe, atmosfera tak, tam była. Zrobimy na pewno. Może dlatego ta manifestacja na ziemi, bo szaman to właśnie energia ziemi. I dlatego może się zamanifestowała właśnie w ziemi, w energii ziemi. Być może tak, nie wiem. Nie ma wątpliwości. Ja o tym, jak mi powiedziałeś, bo ty powiedziałeś o tym ludziom w trakcie, na koniec mojego wykładu, prawda? Tak. Mhm. Powiedziałeś, drodzy Państwo, doszło do niesłychanej rzeczy w trakcie tego wykładu, runęła ta brama i ona też, zobacz, ona runęła w tym momencie takim niezwykle szczególnym. To nie był taki przypadkowy moment, tylko osobliwy, szczególny moment, prawda, tego wykładu. Ale też symbolika, ja tutaj rozmawiałem właśnie z moją koleżanką Asią, która jest osobą taką właśnie uduchowioną bardzo, powiedziałem jej o tym i ona mówi, Robert, to jest symbol. My w tę bramę przekroczyliśmy, wkraczamy teraz w nowy świat, uświadomienia ludzkości. Brama już jest niepotrzebna, ona runęła. A my wchodzimy w nowy wymiar zupełnie. Także pięknie ci dziękuję za tę opowieść, bo to jest taka, myślę, nawet chyba przebiło tą Pragę Czeską, bo chociaż Praga też była dobra. Ale to jest na moim podium tutaj tych historii takich dziwnych. No mówię szczerze, jeżeli się mówi o ważnych rzeczach, to przybywa duża rzecz, duża potęga. Także pięknie ci dziękuję. Ten znak się pojawił, tak, dokładnie. Tak. Nie tam może, gdzie jego wypatrywaliśmy, ale pojawił się... Patrzyliśmy na niebie, a pojawił się na ziemi, ale to też, dokładnie. Jak wiesz, nie ma zbiegów okoliczności, są tylko znaki, kiedyś powiedział ksiądz Tischner akurat. Miał absolutnie rację. Drogi przyjacielu. Dzięki tym znakom się spotkaliśmy, dzięki tym znakom przyjechałeś na festiwal szamana i tak się to wydarzyło. No to jest dłuższa historia, nie mamy żadnej w tej chwili odpowiedzieć, ale również była niezwykła. Jak się nasze spotkanie, niezwykłe. Tak. Niezwykłe, nie, to wyjątkowe. Ja ewidentnie tam miałem się pojawić na tym festiwalu szamana, to w ogóle bez dwóch zdań i to nasze spotkanie przy pomniku, prawda? W Emicinie, tak, UFO. W Emicinie. Ja tutaj zresztą dla tych moich wszystkich czytelników, widzów, sympatyków, którzy to będą słuchać tej rozmowy, to powiem tak, że zarówno UFO, jak i sprawy duchowe, one się ze sobą łączą. To jest mechanizm połączony. Jeden wielki, niezwykły, taki cudowny mechanizm,
który jest ze sobą połączony i te wszystkie elementy układanki pasują do siebie, bo ta duchowość przybywa też z tymi istotami, które tutaj przybywają na Ziemię. I dlatego żeśmy się mieli spotkać pod pomnikiem UFO w Emilcinie, a potem na festiwalu Szamana. Jakbym cię tylko prosił o przesłanie mi zdjęcia, jak będziesz miał zdjęcie tej bramy, to będę ci bardzo zobowiązany. No. Super. Pozdrawiam się, przyjacielu, bardzo. I tej stojącej, tej leżącej. Masz też leżącą, też, tak? Tak, mamy też leżącą jego na ale to jest nieprawdopodobne, to co mówisz, że wy żeście nie zbudowali. Ja myślałem, że wy żeście zbudowali tę bramę, bo ona była tak solidna, tak potężna, że wy żeście zrobili taką bramę, no żeby uatrakcyjnić całą tą. A ona była, widzisz, to jest coś. Tak, ona była już na tym terenie. Tyle lat. Tak, tyle lat. My ją po prostu do swoich celów przystosowaliśmy, czyli ze z naszym znakiem logo Festiwal Szamana, piórami i różnego rodzaju tam dekoracjami, które tam widziałeś. Niebywałe. Drogi Edwardzie, ściskam cię mocno. Trzymaj się i jeszcze raz ci dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam, dziękuję również. Na razie. Cześć, papa. Wiecie państwo, można to oczywiście zbagatelizować i zbanalizować i wyśmiać i wytupać i tam sobie tylko chcecie, ale ja wam coś powiem, ponieważ to jest tylko jedna z wielu takich incydentów, które miałem. Ja myślę, że to nie jest przypadek i jeszcze raz wam powtarzam, ja nie twierdzę, że ja tutaj mam jakieś takie szczególne, jakieś, nie wiem, czy tam jakieś zdolności, czy coś, tylko myślę po prostu. W ogóle myślę, że jak ktoś mówi z serca i mówi rzeczy ważne, to takie rzeczy się po prostu dzieją. Ale myślę, że kolejnym bardzo ważnym odcinkiem będzie historia związana ze znakiem na rybie i okolicznościami, o których też nigdy na wykładach nie mówiłem, z tą manifestacją w Chicago. Zobaczycie państwo coś naprawdę o wiele jeszcze mocniejszego nawet niż ta brama, choć brama moim zdaniem jest dosyć ciekawa. Bardzo, Edwardzie, dziękuję za rozmowę. Wszystkim też pięknie dziękuję. Asiu, też dziękuję ci, bo żeśmy rozmawiali długo. Też będziesz na pewno to oglądała. O tym, co to w ogóle, jak to z tą bramą, jak to można zrozumieć tą bramę. No, ciekawe wydarzenie, tak myślę. Proszę państwa, powiem wam tak. Bo tutaj jeszcze mam jedną rzecz, którą chciałem wam powiedzieć z dzisiejszych nawet takich rzeczy. Czekam bardzo na 40 tysięcy subskrypcji, tak? Dlatego, że obiecałem wam, że będzie po prostu questions and answers, tak? Czyli Q&A. I wtedy też pokażę różne ciekawe rzeczy. Odpowiem na ciekawe pytania. Dobrze, tak się umówmy, ale też coś tam na pewno pokażę. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych 2 tygodni osiągnę 40 tysięcy subskrypcji. Jak na warunki polskiego internetu to jest po prostu, to jest zero. Ale i tak uważam, że całkiem przyzwoicie sobie, mimo że przecież miałem przerwy, pamiętajcie, przez miesiąc nic nie nadawałem i tu potem przez 3 tygodnie kolejne nic nie nadawałem, także zasięgi mi poszły bardzo, bardzo, bardzo nisko, bardzo mocno. Wiecie państwo, dzisiaj jak, na koniec wam jedną rzecz powiem, mianowicie jak dzisiaj byłem w bazie i rozmawiałem z Kamilem, zresztą żeśmy zrobili fajne też eksperymenty, które sobie zobaczycie na kanale Fundacji Nautilus. Uwaga, te kanały ruszają. To będzie kanał, tam będzie eksperyment pozazmysłowy, telepatyczny. To, co bardzo lubicie, to się pojawi na kanale Fundacji Nautilus. I ja tak właśnie rozmawiałem z Kamilem i mówię, wiesz, zobacz, co się dzieje. W trakcie, kiedy ty przyjechałeś, tak? Odebrałem telefon. On mówi, no tak, panie Robercie, pan odebrał. Ja mówię, odebrałem telefon i co? I ten telefon to było zgłoszenie człowieka, którego córka ma ten znak na sobie, ten znak tego całego koła sterowego. Za chwilę otrzymuje drugi telefon. Sąsiad odebrał kartkę. Ktoś wrzucił kartkę w jego skrzynkę, myśląc, że to jest moja skrzynka, to nie jest moja skrzynka. Pani Ania, ja wam może pokażę tę kartkę, ona jest malutka. Treść jest następująca. Ja i moja córka miałyśmy znak tego koła sterowego. Mogę to wszystko opisać. Proszę o kontakt. Zobaczcie, ja tylko tutaj zasłonię.
to jest ta kartka, nie wiem, czy to widać. No, nic nie widać. Dobrze, proszę Państwa, ja tylko Wam pokazuję, że w ciągu jednego dnia z różnych miejsc dotarły do nas dwie kolejne informacje o tych znakach na ludziach. Proszę Państwa, to naprawdę jest coś nieprawdopodobnego, że te znaki są w takiej skali, tak masowo i to wszystko do nas spływa. Tak? Znaki na ludziach, audycji już było kilka, ale ja nie zatrzymam się z tymi znakami, ponieważ to jest coś tak fenomenalnego, tak wielkiego, że po prostu nie do ogarnięcia umysłem. To nie jest tak jak, wiecie, jakaś tam historia z UFO, prawda, że a no tego UFO tutaj leciało, tam jeden świadek, drugi świadek, film nagrał, coś. Koniec. To jest historia, która dotyczy, drodzy Państwo, wszystkich nas, bo to jest coś naprawdę bardzo ważnego. Czy napisałem scenariusz? Pyta Luke. Do 8 mam czas, do 8 listopada, a mamy dzisiaj? Dzisiaj jest który? Dzisiaj jest 4. No, mało czasu, także przez najbliższe dni mnie nie będzie, więc te wszystkie moje audycje wrócą po 8. Wiecie dlaczego, tak? Mam kilka dni, dam radę to zrobić. Ludzie piszą scenariusze w jeden dzień, także nie ma z tym problemu. No i cóż, i to chyba wszystko. Coś jeszcze miałem Wam powiedzieć, ale wyleciało mi z głowy. Pięknie Wam dziękuję za wszystkie pozdrowienia. Nawet wiem, że tam jakieś wpłaty na kanał, tutaj na rozwój kanału, też Wam bardzo dziękuję. Myślę, że za chwilę będę mógł Wam coś więcej powiedzieć ze stronami. Strony... Praca trwa i to naprawdę aż furczy. Dlaczego takie okulary? Bo ja w nich lepiej widzę. Tutaj pytanie z czata jest po prostu w tych okularach. Choć dzisiaj Kamil mi powiedział, że te okulary niszczą podobno wzrok. Ale zobaczcie, że ja mam w tym logo nawet swoim, tak narysowane przez naszego grafika, który ma pseudonim Jedyny, którego pozdrawiam serdecznie, narysował takie logo właśnie moje z tymi okularami, no to już chyba będę musiał z tymi okularami występować, a poza tym je lubię i używam ich tylko do tego czata. Dobrze, drodzy Państwo, na tym kończymy. Pamiętajcie o tych znakach, bo to jest po prostu fenomenalnie ważna sprawa. I będę jeszcze miał, no i obejrzyjcie sobie tego, u tego Michała Plewniaka, tą rozmowę moją o misji i zobaczcie sobie to wydarzenie. Ja uważam, że to jest bardzo podobna historia jak z tą bramą, czy z tym stołem, czy z tym oknem, o którym też nie wiecie, ale już tego nie będę mówił. Po prostu to jest to samo, ale co to jest, z czym to jest związane, dlaczego to jest, o co tu chodzi. Ja, proszę Państwa, tego nie wiem. Na razie Was żegnam, niech moc będzie z Wami i dopiję kawę do końca, może jeszcze sobie pójdę na krótki spacer, bo codziennie chodzę na spacery, odchudzam się, proszę Państwa, mniej jem, ćwiczę, bo ćwiczyłem, ale przede wszystkim też chodzę na spacery, także rezultaty, mam nadzieję, będą już niedługo. Niech moc będzie z Wami, do zobaczenia, do następnego razu.